Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 16 do realizacji w latach 2014-2015. Projekt nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, dlatego przed jego rozpatrywaniem należy wprowadzić go pod obrady. Czyli co niniejszym czynie, najpierw wprowadzimy go pod obrady, a później będziemy nad tym dyskutować. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Ok. Czyli szanowni państwo, tutaj procedura, jaka powstała w mieście, czyli tworzenie zadań wieloletnich, jest obwarowane wieloletnią prognozą finansową i wieloletnim planem inwestycyjnym. Czyli jeżeli nasze zadanie, które jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wojciechowskiego, ma dwa etapy, musimy tutaj to zawrzeć jako zadanie wieloletnie i mamy 2015 przeznaczone 200 tysięcy na, co prawda jest to jakby przygotowanie na następnej radzie, ale nie da się inaczej rozpocząć przygotowania tej inwestycji jak od projektu. Projekt 2014, wykonanie 2015. Otwieram dyskusję na ten temat. Rozumiem, że wszystko jest jasne. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego na rok 2014-2015.